strony Lekostera. Była przerwa, na Instagramie trochę wam się potłumaczyłam. Dzisiaj jedziemy z Holem od Misguided, ponieważ jest on bardzo od was pozytywnie odbierany i stwierdziłam, że fajnie jeszcze zrobić haul. I od przyszłego tygodnia zacznę Q&A, więc zapraszam na jego Instagrama. Tam pewnie będę prosić was o pytania do niego. Będzie taki szczery wylew, więc jeżeli jesteś tutaj od razu po publikacji, to jeszcze tego filmu nie ma. Jeżeli oglądasz go tydzień później, to na pewno już jest na kanale. I mam pomysł na zarąbistą serię, także czekajcie. Wyczekujcie tego. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tym razem i że już takich przerw nie będzie, ale wydaje mi się, że są takie czasami po prostu potrzebne. Okej, więc ogólnie trochę się postarałam. Chcę, żeby moje filmy wyglądały trochę bardziej może profesjonalnie niż takie vlogi kręcone. Mamy tło, mamy lampę, wszystko jest git. I dzisiaj właśnie, tak jak powiedziałam przed chwilą, zapraszam was do holu zakupowego ze strony Misguided. Więcej informacji dam wam na koniec. Ten hol jest taki bardziej, powiem wam szczerze, sportowy. Większość tu mam takich sportowych rzeczy. Pojawią się też ze cztery inne rzeczy niż sportowe, ale głównie sportowe. Okej, ogólnie mam większość komplecików. Zacznijmy od pierwszego kompleciku sportowego. Może będę trochę tak przeplatać, żeby raz były sportowe, raz nie. I zacznijmy od takiego łososiowego, szczerze. Przed sekundą odebrałam paczkę i przed sekundką dopiero wyciągnęłam te rzeczy, także nie miałam ich jeszcze na sobie. Pierwszy raz będę je przymierzać, jak będziecie widzieć te wstawki za mną. Na ten moment nie mogę wam powiedzieć, jak te ciuchy będą się sprawować podczas ćwiczeń, ale będziecie wiedzieć na moim Instagramie, ponieważ wracam z powrotem do ćwiczenia, ale to mówię. Po prostu wpadajcie na Instagrama, będziecie wszystko wiedzieć. Pierwsze, są to takie łososiowo, w sumie pomarańczowe, krótkie spodenki, które mają tutaj dosyć mocną gumkę. Same w sobie są z takiego mega rozciągliwego materiału, więc wydaje mi się, że mogą nawet fajnie modelować ciało. Powiem wam od razu z góry, że ja mam rozmiar 34-36. Nie ma tej konkretnego, jest między 34-36, także tak. Do tych spodenek, które no, moim zdaniem ładniutkie są, mamy górę, która wygląda tak. Jest to w sumie taki topik, wydaje mi się, chyba troszeczkę nad pępkiem, na krótki rękawek, który na dole ma tutaj taką gumkę. Fajne jest to w tych komplecikach, że są kompleciki i one nie są takie jednolite, zwykłe, tylko na przykład to są jakieś paseczki, logo Misguided i tak samo na koszulce. Też fajnie to wygląda, nie jest takie przesadne, takie mocne, ani nie jest takie jakby jednolite. Fajnie to wygląda właśnie, że ona też ma tutaj takie paseczki. Swoją drogą też mamy tutaj na górze napisany skład tej koszulki, nawet zobaczcie, paznokcie mi pasują. Na rękawkach również ma ściągacz. Okej, tutaj sobie muszę przerwać, ponieważ zawsze w tym momencie pozowałam w tych ciuchach, jednak mam coś do dodania po przymierzeniu ich. Po pierwsze, okej, spodnie wydawało mi się, że po nałożeniu ta gumka jest naprawdę mocna i myślałam, że będą idealne, ale jednak, jeżeli chodzi o mnie i moją figurę, to z tej strony mi troszkę odstają, ale sam w sobie strój bardzo ładnie wygląda. Był sportowy komplecik, tak jak powiedziałam, będziemy przemieniać, żeby nie było za nudno. Mamy takie potężne spodnie, które są, nawet nie wiem, jak się nazywa ten materiał, ja nie jestem w to dobra. W każdym razie mogę wam pokazać, jak wyglądają. Są całe czarne, na górze mają dosyć rozciągliwą gumkę, naprawdę. I widzę, że tutaj mamy też takie coś, żeby sobie to po prostu ściaśniać albo rozluźniać. To normalnie jak w większości takich luźnych spodni. A i na dole też jest fajnie, bo też mamy ściągacz, który również możemy sobie regulować, więc naprawdę mega spoko. Materiał jest taki, ciężko mi to do czegokolwiek porównać. To nie jest takie, to nie są takie mięciutkie dresy, ani to nie jest jeans. Posłuchajcie. To mi się kojarzy z takimi orytalionowymi kurtkami. Rozmiar spodni 36, nie wiem jeszcze, czy są na mnie dobre, ale są fajne, widać, że takie luźne, one będą lepsze na pewno teraz na jesień, jak się troszkę obniży temperaturę, bo w tym momencie w Warszawie codziennie jest taki skwarz, nawet sobie nie wyobrażacie. Spodenki mają tutaj również kieszonki na guziczek, więc w sumie bezpiecznie, bo nic wam z tego nie wypadnie. I do kompleciku, do tych spodni, od razu, moi drodzy, top, który wygląda po prostu, zobaczcie, jest przepiękny. Z przodu wygląda tak, z tyłu ma zameczek, także w sumie, czekajcie, przetestujmy coś, bo... Ej, dobra, jest przypał, ja w tym nie mogę wychodzić na dwór z Kasprem, bo on lubi, jak jakiś zamek to bum, i rozepnie jej po koszulce. Ale ogólnie nie, żartuję. Sama w sobie koszulka, znaczy koszulka, topik, śliczny, prawda? Wzięłam go do tych spodni, bo wydaje mi się, że będzie to fajnie wyglądało, nawet elegancko. Ten topik jest sam sobie elegancki, więc na przykład taki topik, jakieś inne spodnie, załóżmy marynarka, wydaje mi się, że też będzie wyglądało bardzo fajnie. Chyba w każdej części będę miała coś do dodania, ale przynajmniej film będzie ciekawszy i bardziej precyzyjny. Generalnie tak, powiem wam, że górę najwyraźniej wzięłam za dużą, co jest trochę dziwne, bo zawsze potrzebuję wziąć większy top, bo czasami mi się po prostu biust nie mieści. Z tym, że on tutaj bardzo pod spodem odstaje, może to kwestia tego, że powinna mieć biustonosz, plus wydaje mi się, że te ramionczka powinny być, przepraszam, troszeczkę mniejsze. Ewentualnie można pójść do krawcowej i potrzeć, jednak chyba to jest troszkę za duże. Jeżeli chodzi o spodnie, to one są ok, chociaż muszę na pewno te ściągacze sobie bardziej dać, żeby były przy łydce, chociaż są naprawdę duże. Więc wydaje mi się po prostu, że góra musiałaby
mogła być mniejsza, że, bo ten top jest dosyć taki ciężki na mnie, jak to teraz patrzę, bo on sam sobie jest za duży i po prostu wisi, plus te spodnie wiszą, to nie wygląda razem na mnie dobrze, ale wydaje mi się, że osobno jakby ogarnąć top z na przykład obcisłymi spodniami, albo właśnie te spodnie z bardziej obcisłym topem, to wyglądałoby to super. No kurde, ładne są bardzo, mi się podobają. Minus, że po prostu wzięłam za duży rozmiar na siebie, chociaż jestem w szoku, bo zawsze 36 było idealne. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. Nie przeszkadzam, oglądajcie dalej. Kolejny zestawik. W zależności od tego, jak dobrze się czujecie podczas ćwiczeń i ile się nie wstydzi się pokazać ciałka, albo który krój ubrania jest dla was wygodny, mam dla was kolejną rzecz. Wcześniej pokazywałam wam krótkie spodenki. Teraz mamy duże leginsy. Po prostu długie leginsy. 34-36, tak samo jak tamte. Z dużą gumką tutaj, podobny wzór co na tych spodenkach. Po boku też mają takie paseczki. Oraz tutaj przy łydkach, może to jakoś wiecie, powoduje, że figura będzie bardziej taka tutaj szerzej, tej wężej. Może to jakoś wymodeluj fajnie, że jestem sama ciekawa, jak to będzie wyglądać. I do takich długich leginsów mamy górę, która jest inna niż ta poprzednia, bo tam mieliśmy krótki rękawek. Tutaj mamy po prostu taki zwykły, sportowy, można powiedzieć w sumie biustonosz, który ma gąbki. Także zawsze wam opisuję na przykład w strojach kąpielowych, że czasami nie ma gąbek. W tym jest, mam nadzieję, że jest bezpieczny. Wydaje się solidny. Oczywiście duża gumka pod spodem. Ten materiał tutaj też jest taki rozciągliwy. Paseczki, różowiutki, więc w sumie do tła nawet pasuje. Ale powiem wam, że naprawdę wygląda sztos. I oprócz tego, jeszcze wam nie pokazałam, z tyłu mamy regulowane paseczki i są one w taki iksik, więc wydaje mi się, że ładnie to będzie wyglądać. I tak samo skład, nie wiem, czy jest taki sam jak w tej poprzedniej koszulce, ale wam od razu pokazuję. Tak jak mówię, póki co oceniamy jakby wizualność tych sportowych rzeczy, bo nie miałam jeszcze okazji w nich poćwiczyć, bo tak jak mówię, zaczynam dopiero za dwa dni, a ciuchy dopiero dzisiaj odebrałam. Ponownie sobie przerywam, gdyż podobna sytuacja jest z tymi leginsami. I jeżeli chodzi o materiał, to identyczna sytuacja jak z tymi krótkimi spodenkami. Majtki, generalnie wszystkie szwy, wszystkie koronki, wszystko widać, wszystko do przebrania. Trzeba po prostu mieć odpowiednią bieliznę pod to chyba. I ja po prostu nie lubię, jak bardzo się odznaczają jakby uda i widać po prostu takie zejście, taki trójkąt. Ale góra jak najbardziej zarąbista, góra bardzo mi się podoba. Nie przerywam sobie i dalej. Okej, obczajcie to, bo jak zobaczyłam na stronie, co stwierdziłam, kurde, jeszcze jest lato, jeszcze oprócz tych takich rzeczy, jak mam te długie spodnie, to trzeba kupić coś takiego. Jest to taka koszulo, sukienka, która ma na brzuszku jakby siatkę. Widzicie? Prześwituje. Także jestem mega ciekawa, jak to będzie na mnie wyglądać. Ona sama w sobie jest w ogóle bardzo ładna. Jest też taka, ale biała na ich stronie, więc możecie sobie zmienić kolor na białe. Fajne jest to, że ona tu jest taka pomarszczona przy tej siateczce i potem się tak jakby rozkoszowuje pod nią, więc wydaje mi się, że ona ładnie będzie wyglądać. Rozmiar mam 36. W ogóle to jest też jakaś z kolaboracji. Zaraz wam jeszcze pokażę rzeczy z kolaboracji Playboy x Missguided, a to jest coś innego. Także możecie sobie poobczaić. Zostawiam wam linka do Missguided oczywiście w pierwszych linijkach opisu. Tutaj znowu przerywam, bo mogę się przyczepić. Ja naprawdę, ja nie jestem jakoś super chuda, ale to jest tutaj za duże i nie jest nawet obcisłe. Okej, dobra, może troszeczkę teraz inny akcencik walniemy, ponieważ bardziej dresy. Mam rozmiar ich 36. Dresy z Playboya, w sumie jak ja patrzę teraz, to naprawdę chyba wszyscy już mają te dresy, ale są ładne, więc w sumie czemu mieliby ich nie mieć? Duża gumka tutaj, widać, że są takie wysokie, oversize'owe, luźne, mają fajne kieszonki. W ogóle niebieskie są śliczne i na dole jest ściągacz, który jest w sumie trochę luźny, więc wydaje mi się, że on nie będzie taki zaraz przy naszej nodze. Znaczy, że zależy jaką mamy figurę też, prawda? Może mówię o sobie. Nie będzie mi na pewno przylegał, bo nie mam takiej dużej kostki, tak mi się wydaje, chociaż zaraz się może okazać, że taką mam. Ale w każdym razie, jak widzicie wzorek, nie muszę wam opowiadać, że tu jest PB, Playboy i króliczek, bo sami to widzicie. Same spodnie mówię, piękny kolorek, taki błękitny, jasny, wyprany, niebieski. I do tych dresiczków mamy od razu bluzę, która jest równie śliczna, również oversize'owa, rozmiar 36, nic nowego. Duża oversize'owa bluza, chyba właśnie idealnie pod te spodnie, ma identyczny kolor, identyczny wzór, też taki krój oversize'owy, taki luźny. To jest okej. Tu nie mam nic do dodania, ani nic do ujęcia, bo zarąbiste naprawdę bluza fajne, ma te rękawy takie potężne. Ale ja się już w tym pocę, bo jest na dworze 30 stopni, zamknęłam okno, bo dzieciaki na placu krzyczą. Powiem wam, trochę przykre, że większość rzeczy, które zamówiłam, są po prostu za duże. Ale wiecie, to kwestia mnie i mojej figury, też dużo ostatnio osób zwraca mi tak szczerze uwagę, że troszeczkę schudłam. I może to jest po prostu tym spowodowane, bo zawsze rozmiar 36, widzieliście wszystkie moje poprzednie hole. I zawsze było 36, i wszystko było idealne. Teraz nie wiem, po prostu to kwestia tego, że mają nową kolekcję Missguided i po prostu może powinna mieć rozmiar mniejszy, czy właśnie to kwestia tego, że aż tak, nie wiem, schudłam, chociaż ja sama, nie wiem,
Chciałam po prostu powiedzieć, że to, że coś na mnie teraz nie pasuje, to nie znaczy, że na was może nie pasować, bo na przykład ja tak żałuję, że tej koszuli poprzedniej nie wzięłam rozmiar mniejszy, bo jakbym wzięła, to ja przysięgam, miałbym mniej latała ciągle. Ale to kwestia po prostu pomyłki. Ale lećmy dalej, bo mam jeszcze do was tą drugą bluzę do pokazania. I jeszcze stwierdziłam, że od razu, jak jesteśmy przy tym, to mamy tutaj również coś podobnego, ale innego. Jest to taka bluza, która jest już z innego materiału, ponieważ tamte są takie typowo właśnie taki dresowy materiał. Ten materiał jest śliski. Od środka nie ma puszka, tylko jest taki... taki. Wydaje mi się, że to będzie crop top i nawet nie musi mi się wydawać, tylko tak na pewno jest, to jest crop top. Będzie krótsza, pod szyjkę zapinana, ale nie rozpinana do końca. Tutaj mini golfik. A z takim ściągaczem, chociaż wydaje mi się, nie wiem, czy to będzie tak bardzo mi przylegało. Rozmiar również 36. Co do jeszcze koloru, to nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale wydaje mi się, że miał być taki sam, co te dresy i ta bluza, z tym, że to jest inny materiał, więc może nie dało się go tak odwzorować. Ponieważ, widzicie, to są dresy, a to jest ta bluza. Widać chyba różnicę, troszeczkę inne. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać razem skompletowane. No i wróćmy do czegoś z powrotem eleganckiego. Chociaż może w sumie nie aż tak eleganckiego. To nie jest żaden zestawik, ponieważ nie mam nic, żeby pokazać wam do dołu, więc pokażę to z tego poprzedniego topa, jak był ten top i te spodnie luźne. Jest to kolejny topik, który jest na ramionczkach. Wygląda on tak, z tyłu jest rozpinany i z przodu ma takie dwa wiszące dzyndle. Trochę jak szelki. Ja nie wiem, czy to się da wpiąć spodnie, czy to ma po prostu wisieć i wyglądać. O, to się da. Dobra. I tutaj jak jest ten dzyndzel, to tu jest taka gumowa coś, co po prostu wtykamy w to w taki sposób. Nie wiem, co to daje, ale zobaczyłam to na stronie, mówię, kurde, ładne, ciekawe, fajne. Także czemu nie? I też mi się bardzo podoba. Z tyłu, o dobra, tutaj jest bezpieczniej, moi drodzy, bo z tyłu oprócz zamka jest jeszcze taki jakby kliczek, który możemy tak zrobić pyk i zapięty. I ktoś ci przyjdzie, rozepnie, a ty, a nie ma tak łatwo. Także to i teraz sportowa część. Tym razem leginsy w rozmiarze S, nie ma 36, tylko S po prostu. I tak, duża gumka oddzielona takim tutaj jakby szwem, która jest dosyć mocna. Nie, to jest troszeczkę inny materiał, ale podobny. Ta gumka jest mega mocna. To jest trochę lżejsze, ale całe jest jakby prążkowane do samego końca, oprócz tej końcóweczki. Więc wydaje mi się, że one będą mocne. Znaczy takie, mogą troszeczkę ściskać za bardzo, ale się zaraz przekonamy, o ile je w ogóle nałożę. I rozmiar S również góry. Góra to jest po prostu sportowy staniczek w kształcie sportowego staniczka. Ma tutaj normalnie gąbkę też. A wydaje mi się, że kurde ładne, to wszystko są takie estetyczne te stroje do ćwiczeń, bardzo ładnie. Na pewno będę je testować teraz. To jest to, czego potrzebowałam. Ten strój, co wam pokazałam, właśnie w to takie paski. Idealnie, w ogóle nic, to są najzwyklejsze majtki, nic nie prześwituje. Pupa jest ładnie, nawet jeżeli nie ćwiczycie. Tutaj wszystko jest bardzo ładnie w ogóle zrobione. Idealnie talię robi ta gumka gruba. Sami zobaczcie, super to wygląda. Jeżeli chodzi o górę, to to jest tak dobrze trzyma, jakby już czuję, że jak ja będę skakać, biegać, to wszystko będzie w porządku. I naprawdę ten strój to do tej pory ulubiony, idealny po prostu. Nic nie wygląda źle, wszystko jest super, więc jestem zadowolona. Dobra, do tego kompleciku, co przed chwilą wam pokazywałam, jeszcze dołożyłabym bluzę, która jest w rozmiarze 36. Jest to w sumie crop topo bluza, która ma ściągacze na łapkach, rozpinana do samego końca. W sumie strasznie ładnie wygląda, wydaje mi się, że super do leginsów, czy nawet do jakichś dresów dużych. Jak jest chłodniejszy wieczór, to nie wyglądamy jak taka jedna wielka kulka, że mamy, nie wiem, na przykład wielkie dresy i wielką bluzę, tylko jakieś wielkie dresy i crop topowa bluza i można wyglądać naprawdę spoko i śmigać w niej, ponieważ moim zdaniem, kurde, ślicznie wygląda. Jak już byłam przy tym stroju, to jeszcze pokażę wam od razu tą bluzę, która naprawdę wygląda spoko, fajna jest strasznie. Zobaczymy ten kaptur jeszcze. Fajny. Duży taki, właśnie taki lubię najbardziej. Fajnie, że te w ogóle elementy pasują do tego, więc nawet ta bluza się fajnie z tym strojem komponuje. O. Pokażę wam dwa crop topy, do których nie mam dołu, ale tak naprawdę mogę sobie dobrać, nie wiem, czy dresy, czy krótkie spodenki, czy nawet skompletować to z tymi niebieskimi leggingsami. Jest to taka krótka koszulka, która jest z takiego samego materiału, co przed chwilą te leginsy, też taka prążkowana, rozciągana cała, z tym, że na długi rękaw, ale tu jest krótsza, wydaje mi się, że może być w niej troszkę gorąco, chociaż słyszałam podobno, rozmiar S, że jak się bardziej pocisz, to więcej spalasz, więc niektórzy ludzie na przykład biegają w bluzach grubszych specjalnie, żeby więcej spalić. Nie wiem, ja w tym prawdy, nie chcę jakiś fake, jakieś informacje roznosić, ale ładna, prawie się zlewa z tłem. I dobra, i jeszcze drugi od razu, bo nie mam też dołu do tego, to jest taki sam w sumie
staniczek tak jak ten niebieski, tylko że fioletowy, taki lawendowy. Nie wiem, czy dobrze widać kolorek tego. W każdym razie też w rozmiarze S, tak samo jak ten poprzedni. I teraz przejdziemy, w sumie już nie mam aż takich eleganckich rzeczy, ale zostało już troszkę, więc wchodzimy na nich. Teraz mam dla was kolejną oversize'ową koszulkę wielką. Ja w sumie je lubię, one są zajebiste naprawdę po domu czy do krótkich spodenek. One wyglądają fajnie, rozmiar 36. Wielka naprawdę koszulka z logiem Playboy w tym samym kolorze co ta bluza, co wam pokazywałam przed chwilą, i te dresy duże. A na pleckach mamy po prostu króliczka, więc po prostu duża koszulka dla mnie zawsze zajebiście. Fajnie, że ma też rękawy. Wydaje mi się, że to są rękawy, które nie są dotąd tak jak tą koszulkę, co mam na sobie, tylko takie na przykład do łokcia. Fajnie mega ona wygląda moim zdaniem. No teraz jest ogólnie taki styl, że się nosi luźne rzeczy i tak jakbyś chodził, nie wiem, po domu w piżamie, a każdy po myśli tak chodzi i wyglądają wszyscy zajebiście. Dresy rozmiar 36. Zwykłe w ogóle, bez jakichś udziwnień czy czegokolwiek innego. Zwykłe dresy w takim kolorze w sumie beżowym, to jest taki beż. Na dole mają ściągacz, na górze mają gumkę. I tak wyglądają te dreski. Już prawie finiszujemy, ale wam pokażę jeszcze skład na początku koszulki, żebyście sobie zobaczyli. W każdym razie rozmiar 34-36. Kolejna koszulka na długi rękaw, z tym, że tym razem czarna, z logiem Misguided tutaj, z paseczkami przy rączkach. Moim zdaniem wygląda super, materiał jest ultra naprawdę rozciągliwy. One naprawdę w dotyku wydają się zajebiście wygodne. Jakbym, ja tego nie wiem, miałam wam powiedzieć z takiego przewidywania, czy to będzie wygodne, czy będzie niewygodne, to wydaje mi się, że to będzie mega wygodne, naprawdę. Zarąbiście wygląda też w ogóle czarny, wyszczupla, więc czarna koszuleczka, tym bardziej na plus. Okej, kochani, jeszcze co do tej koszulki, bo ona jest z tego samego materiału co ta pierwsza, to ona jest czarna i tutaj nic nie prześwituje, wszystko się trzyma, więc o tyle fajnie, że można normalnie bez biustonoszu. Nie wiedziałam, że ma takie dziurki, otóż ma takie dziurki, ale mimo wszystko jakoś tak wydaje mi się, że tym krojem pasują mi bardziej te prążkowane. Tak jak mam te leginsy dalej na sobie, to one są zarąbiście wygodne, jednak tutaj nie czułabym się jakoś tak pewnie, także tyle miałam do powiedzenia i wam nie przerywam, oglądajcie dalej. Okej, i tak jak miałam ten czarny zestaw, tak też kurde nie można całe życie chodzić na czarno. Niebieskie to chyba teraz jest mój ulubiony kolor. Naprawdę, wszystko praktycznie niebieskie teraz. Nie wiem czy w tym świetle, może bardziej tutaj, o widać, bo porównamy do białego. Taki jasno-błękitny, identyczny topik, również z zapięciem i identyczne spodnie. Kurde, bo chciałam tak wiecie, raz kolorowo, raz na czarno i do tego identyczne spodenki, nie śliczniutkie. Okej, moi drodzy, to już wygląda totalnie niedobrze. Po prostu mam za duży rozmiar i widać no jak bardzo ten top wisi, ale spodnie są spoko. Tak samo jak te czarne, zwykłe, takie jakie miały być. Zresztą nie wiem, czy jakby nie były rozmiar mniejsze, to by nie były ładniejsze, bo wyglądają strasznie tak aladynowo. Zobaczcie, to jest moja grubość nogi. A to są te spodnie. I na sam koniec pokażę wam buty, które nie pamiętam, czy ja je zamawiałam, czy po prostu jakoś tak wyszło, ale wyglądają one tak. Nie wiem nawet, czy to jest mój rozmiar, bo jest napisane 4. A, 37. Tak, czyli to jest mój rozmiar. Są dosyć potężne, beżowe, takie niby skórzane, niby nie mam zielonego pojęcia, jaki to jest materiał. Szczerze, wydaje mi się, że jak byłyby w innym kolorze, to by mi się bardziej podobały. Kształt sam sobie może być fajny. Może fajnie wyglądać na nodze, bo teraz są popularne i modne takie duże buty. Ale kolor niestety ja bym wybrała może w sumie następnym razem jakieś inne. Czasami zdarza się mini błąd, ale trudno. Zobaczymy, jak będą one fitować z różnymi rzeczami. No i jak zawsze przy współpracy z Misguided mamy dla was kod, żebyście mogli sobie zamówić to ubranie po prostu taniej. Ja na dzisiejszy dzień nagrywek jeszcze go niestety nie znam, ale podczas montażu już jest on znany, także to jest mój kod, na niego macie zniżkę, więcej informacji macie oczywiście w opisie, także go rozwincie, macie tam linka, możecie wejść na stronę po prostu i od razu wpisać kod, zamówić jakieś rzeczy, jeżeli wam się jakieś spodobają. Ja wam dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku, pamiętajcie, że ta przerwa była potrzebna i wracam już do was, także we wtorek powinien się pojawić film kolejny. Śledźcie mnie na bieżąco na Instagramie, ja wam dzięki za obejrzenie i widzimy się w następnym filmie już zaraz. Także cześć!